is how we fucking party. Cześć i czołem, z tej strony Młodszy. A to taki kolejny odcinek Gotika. Jakaś taka słaba pogoda jest, ale co tam, będziemy nagrywać. No i co się zmieniło? No, pomiędzy tym, właśnie po tym odcinku, po ostatnim odcinku, zacząłem robić te miecze, zacząłem je sprzedawać, a uzbierałem taką niemałą sumkę, 1000 brojek rudy. No i postanowiłem zainwestować w siebie, to wcześniej się nauczyliśmy bić mieczem inaczej. No i też, jak widzicie, mamy nowy miecz. I to jest kłujący cierń, obrażenia 18, wymagana siła 9, a my mamy siły 10. Więc akurat do nas pasuje. No i że nam zostało jeszcze trochę hajsu, to kupimy sobie jakieś fajne spodnie. Akurat tu to Fischa można było kupić za jakieś 500 brojek rudy, jak pamiętam. No i potem pójdziemy sobie po ekspie, no bo trzeba mieć 5 level, żeby zostać przyjęty do tego obozu. Bo już mamy wszystko załatwione, ale tylko jeszcze 5 poziom został. No to powinno być z górki, tam wcześniej jak widzieliście w ostatnim odcinku, link macie w opisie, to jest pokazane, jak biegłem z obozu sekty do tego starego obozu i tam było bardzo dużo ścierowiadów i innych tego typu świństw. No i pójdziemy sobie chyba na to poekspić. Pokaż, masz tam jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. No i kupujemy sobie spodnie kopacza. Dobry wybór. No i nam to powinno wystarczyć jak na razie. Pokaż mi to cudeńko. Spodnie kopacza, no i fajnie. Takie spodenki, mi tam się podobają. Obrażenia przed biurem 5 i przed ogniem 5. Może być jak na razie. Mały miecz możemy iść poekspić. No i to będzie taki mniej więcej taki luźny odcinek, że dobić do 5 levela i przyłączyć się do obozu i przyjąć ten quest do tego obozu. No a poza tym to pójdziemy pozabijać kilka ścierwojadów. No i po tym odcinku będziemy chcieli jeszcze w następnym odcinku już dostać się do tego obozu i zrobić ten quest, co oni tam powiedzieli, ten główny taki. Jak na razie... Hej, ty! Znowu. Pora udowodnić, że jesteś prawdziwym przyjacielem. Marne 10 bryłek rudy i wszystko będzie w porządku. Co ty na to? Nie będę ci płacił. Zmieniłem zdanie. Postanowiłem jednak zapłacić ci te 10 bryłek rudy. Trzeba tak było od razu. Mądry z ciebie gość. Ale od tej pory będziesz płacił. Może. Do zobaczenia. W obozie nie musisz się niczego obawiać. Będziemy mieli na ciebie. No dobra, zapłaciliśmy mu te 10 brojek rudy. Mniejsza z tym. Oj. Ten Grim coś chyba miał wcześniej do nas? No dobra. Jestem gotowy. Chodźmy po ten amulet. Zatem do dzieła! Jeden quest dzisiaj zrobimy. To pójdziemy razem z nim. A zapiszmy sobie przed. Pum. I zapisaliśmy, możemy iść z nim. Zobaczymy, czy to coś tam ciekawego będzie. Mam nadzieję, że do nieba coś mocni przeciwnicy. Ale exp się przyda. Zawsze coś. No i gdzie to jest? To ci? Chyba ci. No i co? Oto jesteśmy. Daleko od twojego kumpla Diego. Mam ci przekazać pozdrowienie od Bloodwina. Aha, dobra. A, to wtedy, że nie zapłaciliśmy. Dobra. Wow. Trzeba to będzie jakoś załatwić. Oj. Dobra. Jakoś nie damy rady, ale jakoś weźmiemy ich podstępem. Szybko życie. I ich pozabijamy. O, to on dużo życia da.
Co nam zostało? Uzdrowienie tylko. I strzały z łuka. Dobra. Dostał. Wracaj, tchórzu! Dobra. Wykonany jeden. Tamten Green chyba sobie już poszedł, ale zabierzemy mu wszystko. Okej. Teraz na ciebie pora. Gnoj jeden. Podjąłem rękę. Ten Green był ciężki, ale w trójkę było ciężko ich pokonać. A dzisiaj mam dobry dzień, to ich oszczędzimy. Jeszcze pożałuję. To wezmę sobie, to też sobie wezmę. No i skrzynkę jeszcze sobie ograbimy. Co wy tu macie? A to mi się przyda, to mi się też przyda. Dziękuję, dobranoc. Co? Coś jeszcze? No, uciekaj. No dobra, no to teraz dam przyspieszenie i idziemy expić. No i po ciężkich męczarniach bijania expa udało mi się w końcu piąty poziom bić.
No. Ach, zajęło mi to kilka dni w grze. Znaczy, dni growych, nienormalnych. No i teraz trzeba będzie się udać do Diego, ale przedtem się prześpimy. No i z rana do niego pójdziemy. Nie ma co go po nocy budzić. Gdzieś tutaj był nasz dom. Gdzieś tu. Chyba tam. No, tam był. No jak widzieliście, jaszczury to ciężki kawał chleba do zgryzienia, zwłaszcza też wilki, więc odpuściłem sobie, uciekałem przez większość mapki przez nie, bo jak widzieliście, nawet spłynęły za mną skurczybyki jedne. Ale co zrobić? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Tylko uciec. No, byle do rana. Do następnego poranka. No i sen mi dobrze zrobił. Okej. No niestety. No dobra. Kopacz. No i też takie pytanie, co mam zrobić z 30 punktami umiejętności? 10 przynajmniej przeznaczę na siłę, to wiadomo. 10 może na te sztuki walki, bo by się przydało. Opa. No i Diego. Chodź tu, Diego. A no i ten Grim, co mnie zdradził. Skopałbym mu tyłek. Ale chcę z Diego pogadać. No to jak tam z moją opinią w obozie? Z moją opinią w obozie. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Scotty powiedział mi, że nie może się doczekać na twoją walkę z Kirgo. Ale był pod wrażeniem twojej śmiałości. Nie każdy miałby odwagę, żeby wyzwać Kariba. Choćby nawet z nim przegrać. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubi. Zły powiedział mi, że znalazłeś Nekna. Wydawał się być bardzo zadowolony. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Naprawdę udało ci się zdobyć przepis Kaloma. Dexter jest pod wrażeniem, ja zresztą też. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. No i mam 5 poziom. Jeszcze przejść test zaufania. No i to jest główny quest. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz list. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. No, dobra. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Dobra. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. No, powinien go znaleźć. No dobra. No to powoli dobiegamy do końca odcinka. Jeśli coś tam do Torusa mam. Zapytanko jedno. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie, rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. No mów. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić.
Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz, to już twoja sprawa. Zajmij się tym. No to będziemy mieć w sumie dwa questy na jeden odcinek. Postaramy się wypędzić i tego Mordraga, i skoczyć do tego z nowych obozu, znowu. I przejść test zaufania. No i to byłoby na wszystko. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, zalajkować ten film i oglądajcie inne odcinki. Także IDK, moje, Okruszka i Podróżnika. No i siemano!